Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Dziś na dobre rozpoczynamy nasz okres męk w grze Football Manager 2024, okres męk, ponieważ występujemy w drużynie Victor San Marino na czwartym poziomie rozgrywkowym we Włoszech i łagodnie rzecz ujmując, nie jesteśmy faworytem tegorocznej serii D. Wręcz przeciwnie, nasz początkowy terminarz, którym rozpoczniemy sezon 2023-2024, wygląda naprawdę dla nas fatalnie, ponieważ w pierwszych kolejkach ligowych zmierzymy się z ekipami, które w zapowiedzi sezonu są zdecydowanie najwyżej pod względem szans określanych przez bukmacherów. Witam wszystkich serdecznie, drodzy Państwo, zgromadzeni tu na czacie. Grabasz, Kuba, Piotrek, Filip, Eternal, Fan, Lewy, siemano. Mamy generalnie dwa dni zaledwie do pierwszego spotkania, które nie będzie meczem ligowym, ale pucharem dla drużyn występujących w Serie D, gdzie zagramy przeciwko drużynie Progresso i na nasze szczęście, albo nieszczęście, bo można się naprawdę poważnie w takim spotkaniu wywalić, drużyna Progresso jest potencjalnie czerwoną latarnią rozgrywek Serie D, tak więc liczę na to, że będzie to dobra okazja do startu tego sezonu. Trochę ta moja wypowiedź brzmiała, jakbym wypowiadał się na konferencji prasowej w samym Football Managerze, bo tam jest najczęstsza opcja wybierana przez gracza, przynajmniej przeze mnie. Zanim do tego meczu przejdziemy, to przypomnijmy sobie, co się działo ostatnio. Otóż oficjalnie naszym nowym goalkeeperem został Andrea Rossini. Wydawać by się mogło, że para naszych dotychczasowych bramkarzy stoi na dość odpowiednim poziomie, aczkolwiek po tych pierwszych sparingach okazało się, że nasz bramkarz generalnie nie podałbym mu dziecka do trzymania. Mowa o Gianmarco Pazzinim, który zawinił tak naprawdę we wszystkich bramkach, jakie straciliśmy, dlatego tutaj z waszego polecenia trafił do nas doświadczony 33-letni Włoch Andrea Rossini, zarabiający 5000 euro rocznie. Jestem ciągle pod wrażeniem, jak mało tutaj piłkarze przyjmują, plus właśnie idąc tropem tych waszych rad, ale również tego, co udało mi się gdzieś przeskautować, to jest dobre słowo, w internecie, przeglądając sobie kariery jakieś właśnie w niższych ligach, głównie opierając się na włoskich piłkarzach, zaprosiłem sporo z nich na testy do naszego klubu. Sporo również z nich absolutnie nie zgodziło się na to, żeby w tych testach uczestniczyć, i sprawa wygląda następująco, że no niestety, to jest przykry widok, ale większość tych zawodników testowanych potencjalnie byłoby naszymi największymi gwiazdami, a nasz budżet pozwoli prawdopodobnie na zatrudnienie jednego z takich zawodników. Najbardziej chcielibyśmy oczywiście po tych ostatnich streamach, żeby tym zawodnikiem był Kais Ruiz Atil, ale on bodajże potrzebował pensji w okolicach tam ponad 30 tysięcy euro rocznie. Nasz budżet sam na płacę wynosi 23 tysiące euro rocznie, więc prawdopodobnie nie dojdzie to do skutku, chyba że standardowo, jak to w poprzednich Football Managerach było, zawodnika w końcu przycisnęła końcówka okna transferowego i zgadzał się na dużo niższą pensję. Właśnie, czy to jest legalne zarabiać 5000 euro rocznie? Prawdopodobnie nie, na umowę o pracę, ale rzeczy jest w tym, że drużyna San Marino, z którą kiedyś przecież kilka FM-ów temu zdobyliśmy Mistrzostwo Włoch, aktualnie jest w takim stanie, że jest zespołem półzawodowym. My nawet nie trenujemy codziennie, mamy przerwy w treningach. O, zobaczcie, na przykład w poniedziałek nie trenowaliśmy, we wtorek też nie, w środę dwie jednostki treningowe, czwartek przerwa, żeby można iść do jakiejś ludzkiej roboty zrobić na przeżycie.
Także no nie dziwne, że jednak piłkarze zarabiają tyle, ile zarabiają. Tak więc z tym akurat Ruizem Atilem wstrzymam się maksymalnie jak najdłużej, czyli aż do samego zakończenia okna transferowego. I przyjrzymy się po prostu zawodnikom pozostałym ze szczególnym uwzględnieniem pozycji napastnika oraz bocznych obrońców, bo tutaj niestety na tych pozycjach jest naprawdę źle. Generalnie na wszystkich pozycjach w ekipie San Marino jest źle, ale na tych jest niestety fatalnie, na tych dwóch, czyli prawa obrona, lewa obrona. Dlatego należałoby poważnie przyjrzeć się zawodnikom przez nas testowanym. Tu jest Dario Milirioni. No akurat ten zawodnik nie wygląda, jakby miał być jakimś super wzmocnieniem, przynajmniej po atrybutach. Spójrzcie na profil atrybutów tego zawodnika, a później spójrzmy w raport naszych trenerów, którzy przekazują, że to byłby zdecydowanie nasz najlepszy lewy defensor. Tak więc no nie napawa optymizmem, nie napawają optymizmem takie raporty, że tak powiem, o stanie naszej drużyny. No ale tak z ciekawości zobaczmy, ile taki Milirioni chciałby w naszym zespole zarabiać. Chciałby być ważnym zawodnikiem. Tu możemy oczywiście ponegocjować, aczkolwiek no Dario jest nieugięty, ale chciałby zarabiać tylko 3,4 tysiąca euro rocznie, będąc ważnym zawodnikiem. A jeżeli, podejrzewam, dalibyśmy klauzulę odejścia w razie spadku za darmo, 15 euro za występ, myślę, że z tej pensji nawet Milirioni byłby w stanie troszkę nam zejść. Dokładnie tak, jako że drużyna San Marino w oczach przynajmniej bukmacherów walczy w tym sezonie o spadek, to taka klauzula w kontraktach piłkarza na pewno będzie bardzo atrakcyjna. No ale dobra. No nie wierzę, że to miałby być nasz najlepszy lewy obrońca, to jest absurd. Miło będzie do tego momentu wrócić za 5 sezonów. Wam miło to będzie do tego momentu wrócić za 5 meczów, kiedy moja pozycja znajdzie się w klubie pod znakiem zapytania. Powiem ci, bo jeszcze jesteśmy na poziomie stabilnym. Czy ja tu mam na tych testach jeszcze jakichś innych bocznych obrońców? Być może niektórzy z tych... O właśnie... Eduardo Scrosta, być może niektórzy z tych środkowych będą w stanie gdzieś tam kiedyś liznęli którejś strony obrony, na przykład jak Daniele Frabotta. Bardzo podobny wykres do tego Milirioniego, czy jak on tam się nazywał, ale no jednak nieco bardziej imponujący. No zobaczmy. Ważny zawodnik, tu rozumiem, że nie ma co negocjować. No i zobaczcie, tutaj już 9,5 tysiąca rocznie pensji, to już są powody, że jest ponad 1/3 mojego budżetu w ogóle na pensję, więc ja bym proponował tutaj klauzulę odejścia i no tak, dość istotnie zejście z tej pensji. On w ogóle nie chce schodzić z tej pensji. Panie, dobra, 7000 euro. Ja nie mówię, że ja zatrudnię tych piłkarzy. O, tu widzę jeszcze Daniela, a nie, dobra. To jest ten, którego właśnie oglądaliśmy. Aha, bo ja patrzę sobie na optymalną pozycję, a nie po pozycjach. Nie mam swoich widoków jeszcze tutaj zorganizowanych. Tutaj mamy Elie Giampę. Elia Giampa to jest środkowy obrońca. Znowu prawie identyczny wykres jak dwójka poprzednich. To jest ciekawe. Elia Giampa na testach w San Marino. Potencjalnie, jeżeli chodzi o... No, chciałbym zobaczyć o prawą obronę. Obrońca prawy, no nie aż tak imponująco wyglądałby na tej pozycji w porównaniu do naszych aktualnych zawodników, ale zobaczcie, kolejne 3,5 tysiąca euro rocznie. Klauzula odejścia w razie spadku daje bez większych konsekwencji, z uwagi na to, że jeżeli spadniemy, to raczej będzie nasz koniec, ponieważ ten dodatek obejmuje tylko 4 ligi włoskie, więc nie wiem, w jaki sposób miałbym kontynuować tą karierę. Czy u nas w niższych ligach piłkarze legalnie zarabiają po 1000 zł? Na pewno. Możesz iść do pracy legalnie za 1000 zł, jeżeli oczywiście nie będzie to umowa o pracę, tylko jakaś umowa zlecenie i się na to zgodzisz, nie? No ale prawo pracy powstało po to i jest po to, że no poniżej pewnego poziomu nie spadamy, nie? Cześć, gracz. Dobra.
co, i to tyle, jeżeli chodzi o te boki obrony. To się, kurde, przygotowałem do streama. No dobra, no to kolejna pozycja, która wymagałaby wzmocnienia, jest na pewno pozycja numer 9. Diego Frugoli, bo ja ciągle robię te wszystkie ruchy tak, jakby ten Ruiz Atil miał nie zostać naszym zawodnikiem, nie? Może już to zauważyliście. Tak więc Diego Frugoli, i tu już powiem wam, że ten choćby wykres, takie serduszko, przypomina naprawdę dość porządnego napastnika. I same również te atrybuty świadczą o tym, że no byłaby to jedna z gwiazd naszego zespołu. Spróbujmy sfinalizować obietnicę i zobaczcie, jakie niskie pensje w ogóle, jakich niskich pensji wymagają ci piłkarze. Oczywiście zaraz może też tak się wydarzyć, że na tych zawodników rzucą się inne drużyny, ale póki co zainteresowania nie widać. Cześć Rafał, siema, siema. Dobra, dobra. No kurde, ja też jednym, znaczy moją główną alternatywą dla kariery w San Marino była kariera w wieczystej Kraków. O, tutaj nie widzimy zbyt wiele. Ale wylądowałem w końcu tu. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. 17 tysięcy roczny już nawet nie mogę zaproponować. To w ogóle nie ma chyba, chociaż no nieważne. Ale nie przekonywał mnie ten zawodnik akurat specjalnie. To jest środkowy obrońca środkowy. Jeszcze kolejny napastnik, Filippo Raccaro. Gdzieś odgrywający będzie. Prawdopodobnie jeszcze nie znamy. Nie mamy pełnego. O, no tak, nawet chce występować w roli odgrywającego. 1700 euro? What? Za dużo. 1000 euro rocznie. Ile to wychodzi miesięcznie? No 1200, no to 100 euro miesięcznie. Ty, i gość będzie grał w czwartej lidze włoskiej. Za 100 euro miesięcznie. To się tyle na zakupach wydaje w sklepie w weekend. No ale okej. Tego Tadego, czy tam Tedego już odrzuciłem. Tu jest jakiś skrzydłowy, ale nie wiem, czy to będzie jakiś super pomysł, chociaż też nie, no nie potrafi grać. Już teraz widzę na lewej obronie. Czy coś tu jeszcze jest? Ja tu miałem więcej w ogóle zawodników. O tym, co mówiłem na początku tego streama, że kończyły się testy. Klub z kwitkiem, koniec testów. O właśnie, tu są oni. Wiktor Knecht. Tym w Niemczech czyta się literka K. To jest w ogóle 17-latek. Miałem również Kacpra Zająca, środkowego pomocnika, aczkolwiek ze środkowych pomocników tu jestem dość zadowolony. Lukasa Daklinata. Tam Luka, bo to jest Francuz. Alessandro Cavallini. Ale to nie ma sensu. Juliana Carré. Ale też chyba, tak jak mówię, raczej tutaj kwestia środka pomocy nie wchodzi za bardzo w rachubę, jeżeli chodzi o nowych zawodników. No dobra, no i już się zaczęło. Elia Giampa otrzymuje oferty od innych zespołów. Frugoli otrzymuje oferty. Migliorini. Fracaro. Ej, wszyscy, którym zaoferowałem kontrakt, dostali inne oferty. Tak więc pozdro, 600. Fracaro, kurde. A, bo to był ten odgrywający. Wiktor Necht to teraz przychodzi do nas. Migliorini. Kurde, no przydałby nam się boczny obrońca i to tak fest. Elia Giampa, to jest prawy obrońca. Cholera jasna. Chyba im za mało dałem, co? Nic, to jest ten moment, kiedy już trzeba powalczyć o swoje. Dam mu tyle mniej więcej, ile otrzymałby, ile chciał otrzymać na samym początku. Czyli ten chciał 9,5. No nic, no to trzeba trochę być takim paserem. To dobre słowo, ale... Diego Frugoli... Czemu zmieniłem już tą ofertę? Nie. 4,7. No trzeba walczyć za wszelką cenę, bo nasza sytuacja wygląda
A jeszcze się kariera nie zaczęła, nie doszliśmy do pierwszego oficjalnego meczu, a tu jest już strasznie słabo. Dobra. Zobaczmy jeszcze raz tych testowanych. Wiktor Knecht. No napastnik, kurde, by mi się przydał. On jest szybki. Dribbler. Tutaj ten. Nieopanowany, więc będzie te setki, które moi fantastyczni pomocnicy mu załatwią, będzie marnował i chce zarabiać 19 tysięcy rocznie, więc okej. Okay. Kacper Zając to jest środek, Daklinat. No, na pewno nie brakuje mu determinacji. O, i on by chciał być jako ogromny talent na kontrakcie juniorskim. A jakbym ci dał półzawodowy? Półzawodowy z klauzulą odejścia w razie spadku. No dobra. Tym z Krostą jeszcze się miałem. No ewentualnie on może grać na lewej stronie. Gwiazdą chce być, no to już to widzę. A nie, 7 tysięcy euro rocznie, dobra. Bo i tak zaraz dostanie inne oferty, więc od razu tutaj zgodzimy się na wszelkie warunki. Chwileczkę. O. Tam. No nic. No nic. Zobaczmy, proszę państwa. Progresso kontra Victor San Marino. Jak ten mecz przerżniemy, to nie ma dla nas nadziei. Tak coś czuję. To nie ma dla nas nadziei. Zaraz sobie wszystkie te nasze kluczowe postacie w klubie przypomnimy. No dobra, no to co? To spójrzmy na tego Ruiza Attilę. Jak będzie chciał 30 koła, to nie ma szans. No. Nic się nie zmieniło. Może w tym Football Managerze mam mniejsze doświadczenie. To jest moja pierwsza kariera, którą gram w tym Football Managerze. Może wy jesteście bardziej doświadczeni, a na pewno jesteście. Przypadkiem w tym FM-ie nie zmieniło się to, że pod koniec okienka jednak faworytami jesteśmy. Że na koniec tego okienka jednak nie schodzą z tych oczekiwań finansowych piłkarze. No i dobra, no i Skrosta otrzymał ofertę kontraktu, Daklinat również. Zaraz, lipa z tego będzie totalna. Bo już myślałem, że Atletico to jest, zgłosiło się po Frabotte, to już w ogóle byłby hit. I dobra, no ale mam nadzieję, że ktokolwiek, bo ja tu chyba nikogo innego nie zatrudniłem, no. Mam nadzieję, że ktokolwiek zgodzi się na ten, na przyjście. Fajne jest, zawsze pamiętałem to w niższych ligach włoskich, kwestia wypożyczeń, których możemy zrobić 2 albo 3. Ale... Oj, obowiązków nie przekazałem, co jest? Ale... niestety po tym, jak przyszedłem do tego klubu, tutaj piłkarze już... Ci piłkarze byli wypożyczeni, był wykorzystany limit tych wypożyczeń. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie w niższych ligach włoskich na tych wypożyczeniach się ciągnęło praktycznie całą karierę aż do Serie A. O Norberci, kto jest mój najlepszy scout, podstawowy człowiek tej kariery, który osiągnął sukces w San Marino. Dziękuję ci serdecznie. A dobra, jednak mu nie poszło. Przeczytałem. Norbert, 30 zł. Panie Mateuszku, na lepszy wieczorek. Mnie w trzech sezonie wydupcyli z tego państwa miasta X, bo po awansie do Serie C miałem 10 porażek z rzędu na start sezonu. Teraz rekreacyjnie pykam karierk Puszczą Niepołomice X. Ale kariera, powiem ci, Puszczą Niepołomice, ale w ogóle śmieję się z tego, jak pochwaliłem, że to jest człowiek, który poradził sobie w San Marino, został wydupczony, okazuje się, po 10 spotkaniach. O, już z Lucern oferta za Ruiza Attila, dobra, nie było w ogóle tematu. Wiesz co, i tak Norbert, duży szacun za to, że udało ci się osiągnąć ten awans. Bo ja naprawdę pamiętam, dzięki serdeczne, ja naprawdę pamiętam, że San Marino, kiedy ja je obejmowałem kilka FM-ów temu, kiedy ta kariera się skończyła dużym sukcesem, była świetna, to pamiętam, że startowaliśmy z dużo wyższego pułapu i to nie tylko dlatego, że startowaliśmy bodajże z Serie C, ale naprawdę nie było takiego dramatu,
jak w jakiejś lautoce. Z całym szacunkiem. O, tu mi proponują. Ciekawe, kto mi proponuje zrobienie 8 zmian w zespole. Skoro ja nawet nie mam 8 zawodników. Skoro co? Nie mam asystenta. No dobra, na pewno nie zagra w tym spotkaniu Ruiz Atil. Karteczkę ściągę tutaj sobie zrobiłem. Chciałbym, żeby nasz prawdopodobnie teraz najlepszy piłkarz, tak to jest nasz najlepszy zawodnik, objął pozycję lewego, przepraszam, prawego skrzydłowego. Tylko mi się nie pokrywa tutaj kilka faktów. Otóż Bertolotti, który wystąpi na prawej stronie obrony, nie powinien zapuszczać się dalej niż połowa boiska w kierunku bramki drużyny przeciwnej. I w momencie, kiedy Arlotti jest schodzącym napastnikiem, odrywa się od tej linii, teoretycznie powstaje nam luka z prawej strony. Mamy tutaj na pozycji Carrilero, nie bez powodu z prawej strony Sabbe, który będzie oczywiście asekurował, tutaj wspomagał działania Bertolottiego, ale w tej fazie ataku jednak być może potrzebowalibyśmy tutaj jednak zawodnika grającego nieco bliżej linii, ponieważ z lewego skrzydła jeszcze nie wiem, kto zagra. Ale no jestem Carlini, ale jestem tak nieprzekonany do tego gościa. To jest dosłownie Carlini, bo ma 170 cm wzrostu i on jest tylko lewonożny. Ten jest prawonożny. Kurde, więc może mój plan powinien polegać bardziej na tym. Czyli Carlini na skrzydle z funkcją wsparcia, a tutaj schodzący napastnik w roli Arlottiego. Tak chyba należałoby zagrać. Chciałoby się na takie spotkanie wypuścić Filippo Fracaro, no ale niestety testowani zawodnicy w takich meczach występować nie mogą. No i jesteśmy już po raz pierwszy w dupce, bo prawdopodobnie naszym napastnikiem będzie Nicolas Dieste, no ale sam odgrywającego, osamotnionego poza Arlottim tutaj, nie wiem, czy jest wielki sens wrzucać do boju. Mamy w alternatywie Simone Lotze, który też jest bardziej harpaganem niż napastnikiem. No ale chyba mój wybór padnie właśnie na tego drugiego w tym oto spotkaniu. Jest pewna ciekawostka, bo jak wiecie albo nie wiecie, w lidze włoskiej, niższych ligach włoskich jest wymóg posiadania w wyjściowej 11 mniej więcej 25 młodzieżowców. Ale zauważyłem, bo ja się uczę zasad, jak mnie znacie, w trakcie kariery dość regularnie. Ucząc się tych zasad, doszedłem do tego, że możemy ominąć ten przepis, jeżeli udostępnimy wystarczająco dużo miejsca na ławce rezerwowych. Na przykład wyrzucając bramkarza, bo przecież bramkarz nigdy nie doznaje kontuzji. To się nigdy nie zdarza w trakcie trwania spotkania. Tak, na pewno Lombardiego chciałbym na ławce rezerwowych. Za rozegranie w naszej drużynie w tym meczu będzie odpowiadał Lattarullo. Obok niego wystąpi Enrico Sabba w roli Carrilero jako nasz przecinak Adamu Haruna. Na lewej stronie defensywy teoretycznie najlepszy nasz lewy obrońca. Nie wiesz, że to mówię, Alessandro Tosi. Na prawej stronie nieszczęsny Bertolotti. Środek obrony to jest miejsce, z którego nawet jestem zadowolony, bo jest tu Alessandro De Santis, tylko zmieniłem im rolę oczywiście na zwykłych środkowych obrońców, nie na obrońców grających piłką, bo to się może skończyć katastrofą. Jest również Rossini, który mam nadzieję, że w przeciwieństwie do naszych poprzednich bramkarzy po prostu będzie w stanie chwycić piłkę w ręce. To, co będzie dużym wyczynem, bo jeszcze w tej karierze tego nie widziałem. Tu są ci dwaj zawodnicy, których chciałbym z zespołu pogonić. Nie pozostaje nam, proszę Państwa, nic innego, tylko rozpocząć pierwsze spotkanie. Jeden zawodnik musi być U18 i trzech zawodników U19. Obecnie mam dwóch, czyli tak jakby musiał dwa miejsca na ławce rezerwowych po prostu zwolnić. Na przykład wyrzucając takiego Lazzariego. Kogo jeszcze wyrzucając? No i tego. Ale to będzie dramat. No to będzie dramat. Co, i teraz powinienem być w stanie? Nie rozumiem tych przepisów już. Jeśli w składzie meczowym nie może znaleźć się minimalna liczba zawodników, należy pozostawić odpowiednią liczbę wolnych miejsc na ławce rezerwowych.
Pozostała ci ogólna liczba 4 wolnych miejsc w wyborze składu. Jeden zawodnik U18. No nie mam. 3 zawodników. U20. U19. No ale zwolniłem. 1, 2, 3, 4 miejsca na ławce rezerwowych mam. Norbert pomocy. I nie znam, ja coś sprawdzę. Aha, czekaj, bo ja mi się w ogóle czat nie odświeża. Przepraszam, już jestem z wami. A Przemka witamy w gronie sponsorów kanału wspierających. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Przemku. Cześć Norbert, kurde, ile mnie ominęło. Cześć Arturze. Ja pierdzielę. Wiem, Serczy, wiem. To jest mój plan też na późniejszy wieczór. Łapanka graczy z testów. No co nam pozostało? No, mam, no Bartek, to widzę, że jesteś bardzo złym prorokiem. Cześć Brachu. Ej. Nie rozumiem tych zasad. A jakbym zwolnił jeszcze jedno miejsce na ławce, bym spróbował chociaż. Tylko kurde, to co, nie będę miał w ogóle rezerwowych? Ej, no to nie działa ten przepis. Cześć Piotrek. Cześć Przemku, cześć, hejo. Gręboniego wystawić na lewą obronę. No ja wiem, że to... Gerboniego, przepraszam. Że to mi często proponowałeś, ale to nie rozwiązuje... A, rozwiąże moje... Tak? Rozwiąże moje problemy, dobra. Więc wystarczyło zrobić tylko tyle. No przepraszam, się uczę. Kurde, że tego Ruiza nie mogę. Lombardi to jest must have na ławce. Mam nadzieję, że teraz pójdzie, co? Mam nadzieję, że teraz pójdzie. Mam jeszcze jakieś miejsce na ławce? Nie mam. Dobra, walić. Wiem, że nie są w rytmie meczowym. Dobra. Nawet nie są piłkarze. A nie wiem, ciekawe jakie są efekty stosowania takich przepisów. W lidze włoskiej na przykład, nie? Aha. Nie, no raczej ci, tych by się nie ten. Ci by się Norbert nie zaliczali, którzy byli poza ławką. Jaką ja mam wiedzę jako scout Indianer? Żadną. Jestem dobry w szukaniu Newgenów. No w życiu nie ma Newgenów, kurde. Czy? No, zależy jakby na to spojrzeć, nie? I skąd ja znam nazwisko Tartaruga? Tego goalkeepera z Progresso. Tartaruga. William. Ja pierdzielę, tu jest, widzę, Catenaccio. Wychowanek Progresy. No to na pewno to jest ten zawodnik, o którym myślę. Giacomo Matta. Dwójka napastników. Serdan Jaferi. Francesco Rossi. Nic nie wiemy o tych piłkarzach kompletnie. Ja nawet nie wiem nic o swoich. No dobra. Zacznijmy w takim razie. Pierwszy oficjalny mecz San Marino Challenge w grze Football Manager 2024, a dokładnie Puchar Serie D, runda jakaś tam, nawet nie pierwsza, tylko wstępna. Dwóch Beniaminków tego sezonu właśnie, czwartej ligi włoskiej. Faworytem, co ciekawe,
Mój bramkarz złapał piłkę. To jest pierwszy raz w tym FM-ie, kiedy widzę, żeby mój golkiper złapał piłkę w rękawice. Teoretycznie jesteśmy faworytem tego spotkania. I zobaczymy, jak to będzie hulało. Już Sabba tutaj wyręcza Bertolottiego z prawej strony defensywy w jego obowiązkach. Jest również i Carlini zagrywający prostopadłą piłkę do naszego napastnika, który, nawet to powiedziałem tuż przed meczem, wystawiając go na dziewiątkę, będzie dochodził do sytuacji bramkowych, ale będzie je marnował. No i tak się właśnie stało. Któż by mógł tak powiedzieć, no? Awans do Serie C, ale ja widzę po tych pierwszych tutaj no, godzinach spędzonych w tej karierze, że awans do Serie C byłby no, jakimś cudem totalnym. Bramkarz już jest zwycięzcą. Nie tego meczu, nie tego streama, ale być może nawet tej kariery. No, zobaczmy. Coś mi przecina trochę. Pewnie to widzicie. Dobra, Carlini i Arlotti i broni ten Tartaruga. Wiedziałem, że skądś go znam. Mecz bramkarzy. Póki co. Do 23 minuty tego wyjazdowego starcia. De Santis. Mam dwóch środkowych obrońców, czyli Onofriego i De Santisa, którzy naprawdę jak na warunki tego Serie D radzą sobie, czy na warunki San Marino, radzą sobie całkiem nieźle w grze głową. I teraz to... Miałem nadzieję, że udowodni starszy z obrońców, ale jednak tak się nie stało. No ale przemy dalej, krótko mówiąc. Cześć Kamil. Tak, ale update'y są praktycznie co kilka godzin robione, tylko nie oficjalne, ale te ze strony Sort It Out SE. Tam naprawdę co kilka godzin przez cały rok są... Najbardziej aktualne składy, jakie tylko możesz w Football Managerze znaleźć. Strasznie dużo akcji oglądamy, nie? Po tych pierwszych pół godziny gry. Teraz poprzeczek nas ratuje. No dobra, nie wygląda to na papierze przynajmniej najgorzej. Cała defensywa praktycznie wykartkowana już. No ale okej. Kolejna poprzeczka. Bóg jest z nami dzisiaj, więc któż przeciw nam? Można by myśleć o jakichś roszadach taktyczno-strategicznych z ławki rezerwowych, aczkolwiek... Przejdźmy do drugiej połowy. Ile pączków jutro? Ej, dosłownie z 15 minut temu uświadomiłem sobie, że jutro jest tłusty czwartek. Ale powiem wam, że w tłusty czwartek ja nie jem albo w ogóle, albo jednego pączka, tak tylko symbolicznie zjem, bo ja generalnie niedużo jem. Może nie widać, ale ja tak, no... Nie, że też nie przepadam za jedzeniem, ale jakoś zawsze wolę robić coś innego. Latarullo, proszę państwa. Nasz cofnięty rozgrywający z pozycji numer 8 strzela pierwszego oficjalnego gola dla nas. Dzień dobry, Dariuszku. Live będzie do godziny gdzieś 22, coś takiego, może trochę po. Zobaczymy. No chciałbym tą ligę wystartować, zagrać parę kolejek, no ale się nacieszyłem. Kurde, tym prowadzeniem. Cholerę. Nie ma co trenować, proszę państwa, tu trzeba dzwonić. Cześć Marku. Nie ma zaległości, to jest nasz pierwszy oficjalny mecz. W sumie. Cześć Mariuszu. Jak typuje piątkowy mecz Ruch Legia? Kurde, ciężko oczekiwać. Ciężko cokolwiek powiedzieć, przecież to jest luty. No raczej na papierze wygląda to tak, że w stronę dwójeczki, nie? To tak dość zdecydowanie. No ale zobaczymy, no. Fajnie by było pooglądać nowe nazwiska w Legii, no ale to się raczej tak szybko nie wydarzy. Tym bardziej, że ten pomocnik jest kontuzjowany,
Błagam, czy tu był jakiś spalony? Może jakiś VAR? Po 75 minucie tracimy bramkę, która zaraz wyrzuci nas z pucharu Serie D. Okej. Czas na zmianę pozycji Arlottiego. Dobra. No to się, kurde, zdekoncentrowałem tym prowadzeniem i zaraz będzie chyba przypał. Ale ja nie mam tu... Nie mam nikogo. Andrea Soliaku. Solaku. To jest przecież... No raz skrzydłowy może być. Ja nie mogę. A gdzie mi tu Lotca? A gdzie jest ten Carlini, ty? Co ty tu robisz? Ty miałeś tutaj być. O Boż. Lewonożny. Czy jest Michniewicz w FM-ie? No pewnie jest, a czemu nie? No właśnie, no na pewno na trybunach ten mecz będzie najciekawszy. Na prawą obronę za Bertolottiego nie mam absolutnie nikogo. Jest Haruna z szóstki. Gramy linii ewentualnie. No jest dramat. Polecimy z najgorszą drużyną w Serie D, ty, zaraz. A później mamy najlepsze drużyny w Serie D właśnie w rozgrywkach ligowych, nie? I to będzie, kurde, coś czuję śmieszne. Może nie będzie to dobra kariera, ale myślę, że będzie śmieszna. Bo... Jak oni tu grają, że Carlini jest na prawej stronie? Ja ich tak postawiłem? Przecież na odwrót postawiłem. Co to za samowola? Jak patrzę, co ten Rudy tutaj próbuje zdziałać. Jest, dobra. Samobój. Łatwo, łatwo. Nie no, myślę, że awansujemy w tym sezonie. Może nie z pierwszego miejsca, ale po barażach. Wcale nie mam rozdwojenia jaźni. Ej, teraz to jest ten moment, w którym pada pytanie klucz, czyli czy w tych rozgrywkach śmiesznych jest dogrywka. Jak jest, to niedobrze. Rzuty karne. W pierwszym oficjalnym meczu praktycznie w Football Managerze 2024. Aż się spociłem. A gdzie ja mogę przydzielić z automatu tej bramkarz? A. Enrico Sabba, Solaku, Arlotti, dobry pomysł. Gramellini, Gerboni. Kiedy Carboni strzela? Carlini, sorry. Carlini. Cześć, panie. Dobra. Bez nerwów, ale emocje, ty, runda wstępna Pucharu Serie D. Czekaj, bo tutaj trzeba specjalną kamerę aż włączyć do tego. Widowiska. Nikogo nie ma na trybunach. Nie, przepraszam bardzo. Jest pan zagubiony, który został jeszcze po ostatnim meczu prawdopodobnie. No nie ma nikogo, nie? What the fuck? Albo wszyscy poszli na trybunę za bramką. Barbieri 1-0 dla gospodarzy. Tak, bo ja mam wrażenie, że zacina mi się ciągle ten czat na telefonie. Fajnie. Jeden jeden, przepraszam, Sabba, nasz pomocnik. Tak, Kacper, no. Słupek.
obramowanie bramki dzisiejszym bohaterem drużyny Vitor San Marino. Dwie poprzeczki. Co się wydarzyło z budową drużyny? Chłopie, nie mam pół skauta, nie mam asystenta, nie mam zawodnika, który strzeli mi rzut karny w trzeciej rundzie rzutów karnych tak prestiżowego spotkania. Nie mam budżetu, nie mam nic. Jesteśmy nikim. Progresso prowadzi 2-1. Arlotti teraz na 2-2. Mam nadzieję. Nasz najlepszy zawodnik. Dobrze. Pewnie. Właśnie trzeba zobaczyć, ilu kibiców jest na meczu, no. Cześć, Gabriel. Siema, siema. No ja zauważyłem, wyspotowałem jednego kibica. W ogóle chłopiak siedzi tam, uczepiony tego miejsca, zamiast sobie podejść pod... Jednak praworządność przede wszystkim, nie? By go wynieśli, tego jedynego kibica ze stadionu, bo nie siedział na swoim krzesełku. Albo blokował wyjścia ewakuacyjne. Jeb karał od UEFA. Gramellini! Po okienku. 3-3 po czterech seriach, proszę państwa. Wy mówicie, że gracie w jakimś Sunderlandzie, w jakimś czymś i mi się płakać chce. Gdzie jestem w ogóle? Dobra. Ej, bo jest rzut karny o wszystko i tu będzie strzelał Carlini, którego sam do tego przeznaczyłem. Mimo namowy mojego trenera bramkarzy, żeby tego nie robić. W ogóle jak można mieć trenera bramkarza, nie mieć asystenta w klubie? Carlini. Jest. Jest. Mam nadzieję na Robert, no. Może mój bramkarz powinien pierwszy strzelać. Busi, ty, Sergio Busquetsa mają w środek bramki. Nawet taki wysoki jak ten. Jak Sergio. Gerboni. Nasz lewy obrońca, młodziutki. Który występuje w tym meczu tylko dlatego, że są przepisy, że musi być jakiś 9-latek w składzie. A, łatwo, łatwiutko. Ledwo dokopał do bramki, ale wpadło. To jest najważniejsze. Siódma seria. Kurwa, idziemy do 22 tu siedzieć. Coś czuję. Jaki rozbieg wziął, widzieliście? Jak zaczął iść ze środka boiska, to się ani razu nie zatrzymał przed strzałem. To jest ta pewność siebie. To jest ten giga chat. Cześć, Kemot. Latarullo. Siódma seria. Puchar serii D. Jest. Cześć, Łukasz. Dobra, jak ja z tego burdelu wybrnę? No jak mnie zwolnią, to zmienimy karierę, nie? Biguzzi. Taka potrawa włoska na święta. Dobra. Ty Rossini, bo ci po środku bramki strzelają, fajęsiarzu. Broń coś. Dobra, Haruna. Haruna Matata. Moja pozycja numer 6 w drużynie. Jedyny czarny na boisku. Tak, jestem, byłbym świetnym komentatorem, mega przygotowanym do tego spotkania. Zarzucałbym was masą ciekawostek. Na przykład w języku włoskim nie mówi się, nie ma RZ, więc to nie jest Korzani, tylko Korcani. Ty, no nie wiem, czy to skończą. Dziewiąta seria rzutów karnych. Zaraz naprawdę dojdzie do tego, że bramkarze będą strzelać. Runda wstępna Pucharu Serie D, której do wygrania jest bon na do kwiaciarni. Onofri. To się nie skończy. Ej, naprawdę będziemy tu siedzieć do 22. Kim jest... Aha, dobra. No, Rossini... On już jest zmęczony. Nasz bramkarz jest już zmęczony i prawdopodobnie ma jakiś wstrząs mózgu od ciągłego rzucania się w tych rzutach karnych, bo już naprawdę piłka leci w jego stronę, on nie jest w stanie tego złapać i się od tej piłki odsuwa. Mam wrażenie. Dobra. Kończymy 10. serię. De Santisem, naszym środkowym obrońcą. Ja pierdykam, no. Ej, ale dotrwajmy chociaż do tej rundy bramkarzy, bo to po tym strzale będzie. Tak jest, mamy rundę bramkarzy. Ale jajca.
Tartaruga kontra Rossini. To jest mój pierwszy oficjalny mecz w Football Managerze 2024. Czaisz? Czaicie? Wojciech Kwiecień pewnie czeka, aż wrócę z San Marino. Niewykluczone. Oj, Rossini! Czemu się tak rzuca jak taka cipa? Ej, tylko teraz tego nie zawal, Rossini, błagam cię. Z bara mu tam trzeba było pojechać. Zobaczymy, któronożny jest nasz bramkarz. Prawo. Co zatrudniłem bramkarza? No zatrudniałem bramkarza patrząc na refleks. Na chwytanie piłki. Na zdolność gry na przedpolu, na widzenie, na możliwość zarządzania całą defensywą, żeby był liderem, żeby był tym pionem ostatnią asekuracją przed utratą bramki. No, kurwa, nie spojrzałem, jak strzela na bramkę rywala, no. No nie przewidziałem tego. No nie przewidziałem. I jesteśmy na świeczniku. Podstawowe błędy, jak można nie sprawdzić umiejętności wykańczania sytuacji naszego bramkarza. Odpadamy z pucharu Serie D. Taki błąd. A elementarz Football Managera. Dlatego, że skauta nie miały. Rossini. Twój debiut. Gola nie strzeliłeś, chłopie. Rzuty karne 2. Nie powiedziałbym, że jest tak dobrze. No dobra. A mieliśmy jakieś oczekiwania zarządu w związku z tym ten? Nie, bez znaczenia. Dobra. To chyba przeżyjemy. Uniknięcie spadku z Serie D, jak dostaliśmy właśnie od najsłabszego zespołu w tej lidze. Progresso. Ja nie wiem, jak z dwóch, trzech zawodników z tych testowanych do nas nie przyjdzie, to, no to ja się mogę zapoznawać z kadrą wieczystej Kraków na kolejne streamy. Właśnie, co oznacza porażka z progresem? Czy to oznacza, że zanotowaliśmy regres, czy że stoimy w miejscu? Tak, no nasz bramkarz, ile on zarabia w ogóle? 5000 euro rocznie. Facebook wskazuje faworytów do miana najlepszego piłkarza. Gdzie są piłkarze naszej drużyny? Najlepsze, że wśród tej szóstki najlepszych jest dwóch piłkarzy zespołu, z którym zmierzymy się zaraz w pierwszej kolejce Serie D. Jest jeszcze Carpi, Pistoiese i Forli. Pistoiese. Forli. Nie za przyjemny ten terminarz mamy. Zresztą niezależnie jakby poukładać te drużyny w terminarzu, to i tak by było słabo. O Boże. Ale jesteśmy w... Steckelenburg by strzelił. No. Była opcja zatrudnienia Steckelenburga. Ale jajca, proszę Państwa. Kapitana San Marino mam wybrać. Sabba jest aktualnie. No, środkowy pomocnik dość fajnie. I Antonio Queiroz. Przerezerwowy środkowy obrońca. Rossiniego dam zaraz na kapitana. No ale nie, dobra, zostawię to.
Błagam, ile tych ofert kontraktów dałem? 4 tylko? Nie, 7. Dobra, błagam, chociaż 3. Mamy sparing u 18, swoją drogą ja bym i zaproponował, żeby część tutaj tych zawodników, których mamy w składzie, a w sumie nawet wszystkich tych testowanych też, żeby zagrało sobie w tym sparingu. Halo. Ciekawe, czy w tym FM-ie znowu trzeba... trzeba. Akurat w Serie D, z tego co pamiętam, bicie się o środek tabeli to jest tak naprawdę bicie się o utrzymanie. No i tak, no i na przykład nasz pierwszy cel transferowy ląduje w Sienie. I na pewno miałem bardzo duże szanse, żeby ze Sieną się tutaj... Żeby tutaj bojować ze Sieną o nasz potencjalny cel. Okej. O, Gabriel tu w ostatniej chwili wpada jako scout. Nie no, bramkarza już mam, no ja żartuję, no. Ja żartuję, przynajmniej ten przynajmniej w trakcie meczu broni. No to, że nie strzelił rzutu karnego, no to nie będziemy go tutaj osądzać. Przez pryzmat tego. No dobra, więc tego nie dostaniemy. Eric Lopez. Co ty tu wynalazłeś, Gabrielu? A ty bramkarze mi proponujesz, tak? No nie, nie. Dobra, mamy 2 dni. Norbert, kogo ty sprowadziłeś, że tak ci świetnie poszło? Kajs Ruiz Atil powędrował do drużyny Lucern za 120 tysięcy euro rocznie. Także na pewno by się to udało. Jakbym sprzedał wszystko, stadion i wszystkich piłkarzy i wszystkie sprzątaczki i pracowników, nie starczyłoby mi na tego zawodnika, więc... Fajnie, że wystąpił w 2 meczach taki piłkarz, nie? Czy tam 3 w barwach San Marino. Ale jesteśmy w tyłku. O kurde. Może to był wypadek przy pracy? Nie, na pewno w drugim sezonie musi być łatwiej, bo po pierwsze jest kwestia wypożyczeń tych 2 czy 3 wolnych miejsc, po drugie jest budżet na transfery, na zatrudnienie skauta jakiegoś. Które pozycje chciałbym wzmocnić w swoim zespole? Chyba wszystkie. A tak serio, to którą bym chciał wzmocnić? No lewego obrońcę, no. Zaraz ktoś się obrazi. Premier dla drużyny. Na pewno dojdzie do tych premii. Ej kurde, bo nie ma w ogóle żadnego info na temat jakiegokolwiek z piłkarzy, kurde, z tych testowanych. No tam takie fajne pieniążki były. W sensie fajne z mojej perspektywy, nie? No ja nie lubię piłkarzy, którym trzeba płacić pieniądze. W ogóle pracowników. Bez sensu. Czemu pan nie zatrudni kolejnego pracownika? To kosztuje pieniądze. Dobra, bo żarty żartami, ale my naprawdę nikogo nie zatrudnimy. Eric Lopez to prawy pomocnik. A to przepraszam. Można było normalnie funkcjonować w drugim sezonie, tylko trzeba przeżyć ten pierwszy, jak rozumiem.
czemu ty jesteś obyty? Aha. Ej, oni zagrali w tym U18 w ogóle? O Jezus, co ja naklikałem? No jak? Kurwa, 10-0 Solaku. Dwie bramki Ruiza Attila. Fajnie było. Francuziku. Myślałem o karierze na Łotwie? Nie. Dobra, Wiktor Knecht dostał kolejne oferty, ale on mnie nie interesuje. Jemu trzeba płacić pieniądze. No i zaczynamy. Elia Jampa podpisał kontrakt za 5000. Nikt ze mną. Knecht podpisał kontrakt. Miliorini podpisał kontrakt. Będzie dobrze. Frugoli, ten napastnik, podpisał kontrakt, no niestety, ale 26,5 tysiąca, no. Skrosta, 26,5 tysiąca, bez szans, ale proszę Państwa, Daniele Frabotta. I tu się otwierają potencjalne drzwi pod grę trójką w obronie kiedyś. To jest ten, co 9,5 będzie zarabiał, ale dobra. Jest chociaż jeden. No i potencjalnie też oczywiście na bok obrony gość, nie? Ale ja tak bym chciał ze trzech chociaż, bo nie uciągniemy, drodzy Państwo, tego. Błagam, to mam jeszcze trochę tych ofert. Nic tak nie pachnie jak wódka. No chyba, że z kolegami. Wódka trzeba. Torcidek. 35 zł. Zagraj, zagraj jak za dawnych lat. Dziękuję ci bardzo, Torcidek. Rozumiem, że kolega z Zabrza, aczkolwiek no to by było bardzo celne, żeby San Marino zagrało jak za dawnych lat, gdzie na skrzydle biegał Baldacci. Prawie resztę nie pamiętam, ale był też bardzo dobry lewy obrońca, był środkowy pomocnik, był menadżer najlepszy. Wygraliśmy Serie A, zdobyliśmy Mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch. Faktycznie tutaj zagraj jak za dawnych lat, bardzo dobrze by się sprawdziło, no. Jakbym zamienił CRWR i zbocznego obrońcy, który gra na tej samej stronie, co skrzydłowy zrobił. Czemu wysuniętego, a nie tego bardziej cofniętego? Aha, no dobra, rozumiem. Może i masz rację. Zaraz to przeanalizuję. No dobra, no jest obrońca. No ale cóż. Precaro, Fracaro. Ja nie miałem tu takiego piłkarza jak Baldini? Mi się kojarzył z Maldinim. Nie, on się inaczej nazywał. Też miałem takiego gościa, który mi wpadł w oko. A kurde, go tu nie widzę. Dobra, ej, nie, to koniec. To ściągnęliśmy tylko jednego środkowego obrońcę. Już finito, po oknie transferowym. Jesteśmy w dupie. Niestety. I zostaliśmy z budżetem, to jest w ogóle chyba najgorsze. A no, 12 tysięcy rocznie, to już taki budżet. Jakiegokolwiek skauta ja proponuję może, żeby na zimę pewnie nie dostaniemy pieniędzy. Nasz stan finansów 63 tysiące euro. Wyników nie należy się jakichś specjalnych spodziewać. Albo asystenta, kurde już, no lepiej. No nie mam. Ile byś chciał zarabiać? Jako trener, jako asystent. No ale dobra, no 24 by chciał.
Mówisz, że ten powinien występować z tej strony. Lattarullo. Z tej. Z tego gościa mam zrobić odwróconego, cofniętego skrzydłowego? Ty spójrz, chłopie, kto to jest. To no nie, no ja nie mam prawego obrońcy praktycznie. Który cokolwiek do przodu by... To jest w tym rzecz. O co się to wszystko rozchodzi? Z tego człowieka nie będę robił kogokolwiek, który miałby jakąkolwiek odpowiedzialność za grę w ofensywie. To jest problem tej kariery, można powiedzieć. To są nasze tarapaty właśnie. Szano skończył się na FN23. W FN24 jeszcze nie zacząłem. Ale kurde, no tutaj jest. No dobra, to oferty za gościa, który nie odszedł. No powiem wam, że jest fajnie. Ale powiem wam, że nagromadziło nam się środkowych obrońców trochę w naszym teamie. Nie wiem, czy nie powinniśmy w tym momencie zastanowić się nad tym, żeby wykorzystać po prostu jakikolwiek potencjał. Przy czym... Przy czym tak. Na przykład przesuwając, poszukując wahadeł w naszym zespole, napotkamy delikatne problemy. Nawet bardzo duże problemy, bo musiałby tu występować goście takie jak ten. Aczkolwiek zawsze by nam spełniał przynajmniej warunki No Boże, zawsze spełniałby nam warunki ligi. A wtedy Frabotta, DeSantis, Onofri, plus jeszcze Queiroz. No mam naprawdę czterech spoko środkowych obrońców. Naprawdę mam czterech spoko środkowych obrońców, powiem wam. Można by się pokusić wtedy nawet o wystawienie napastnika. Jednego odgrywającego, drugiego bardziej dynamicznego. Jeden to... No mamy i takiego. Case, nie było szans na Case'a. On powędrował za 120 tysięcy euro rocznie do tych. No gdzieś tam powędrował. Do Lucern. Ja bym to zrobił inaczej teraz, Maćku, wiesz? Dziękuję ci za twoje komentarze. Tylko no, to się nie zawsze sprawdzi, no jak mam takiego totalnego tłuka na tej stronie. Na tej stronie, na której sugerujesz odwróconego, cofniętego skrzydłowego, no to ja nie chcę, w ogóle nie wyobrażam sobie tak ryzykować, nie? Co to za ryzyko, jak kurde już i tak nie ma nic do stracenia. Schalke większe wyzwanie przez burdel, który tam mają w klubie. Kurde. Ja bym się nad tym poważnie zastanowił, powiem wam. Znaczy, nie, że przez to, że przegrałem jakiś mecz w Pucharze Serie D, od razu tutaj chcę wszystko wywracać do góry nogami. Chodzi tylko o to, że pozyskałem się jako jedynego środkowego obrońcę, nie? I może warto byłoby to wykorzystać po prostu, o tak. W ogóle z defensywnym pomocnikiem. A ustaw, wrzućmy sobie na ruszt najpierw coś takiego. Bo tu trzeba naprawdę działać z tego co mamy, nie? No i właśnie mówię o tym, że Arlotti jest takim bardziej mobilnym. Bardziej gościem mobilnym. Natomiast mam dwóch odgrywających praktycznie. Czyli mam Lotce i Dieste.
Bardziej ten Dieste wtedy by mi pasował tutaj do roli, chociaż też odgrywający, kurde, jak mamy dwóch. Ale tak grałem na przykład w Dynamo Kijów, pamiętacie, jak to się spisywało? Takie połączenie rur to jest w ogóle głupi pomysł. No ale czekajcie, no nie od razu, żem zbudowano, nie? Nie od razu, żem zbudowano. Kogo ja tutaj mówiłem o lewej stronie obrony? Tego chyba... Tego, który jest, nie? Garboniego? Nie. O tym Ben... No dobra, na razie niech zostanie ten. Widzę, że wymogi na razie wszystkie spełniam. Jest nawet spoko. Ale mówi, że Schalke byłoby dla mnie wyższym wyzwaniem niż San Marino? To naprawdę musi być tam bardzo poważnie. Cześć Windman, siemano, siemano. Dave Polako. No ale to gwiazdki to ja zawsze, wiesz, wychodzę z założenia, że są na niebie, Maćku, nie? Ale rozumiem, że to sugestia. Dziękuję bardzo ci serdecznie. Komitet. Dobra. No ja bym się w tym pobawił, no. W to pobawił mimo wszystko, nie? Tylko... na pewno to... Tutaj bramkarzowi nic nie potrzeba. No właśnie, i tu jest, kurde, pies pogrzebany. Nie mamy w ogóle tych boków, kurde. Nie mamy tych w ogóle boków w tym klubie. Tego bramkarza to sobie wydupczę, za przeproszeniem, ale gdzieś tam. Mecz mamy, a już niedługo dość. Ja sobie pozwólcie, zatem zorganizuję tylko jakiś meczek dla rezerwowych, nawet na jutro. Kimś tam. No i udostępnimy tam wszystkich, którzy nie znaleźli się w tej pierwszej jedenastce teoretycznej na spotkanie z... San Giuliano. Ale mówisz o roli... No nie, bo jeszcze tu nie ustawiałem ról. O bocznych, środkowych... No tak. Mogę to zrobić, owszem. Tylko teraz, który, kurde, powinien być tym... na tym zabezpieczeniu, tak zwanym. Mi się wydaje, że to mógłby być DeSantis. A czekaj, bo tu jest w ogóle Carlini. Dobra, zapomniałem o środkowych obrońcach. Tu mamy Frabottę przecież teraz. I to jest gościu dosyć mobilny, prawonożny. Wrzućmy go tu. I Onofri DeSantis. Chociaż nie, no DeSantis. Lewonożny. Dobra, tak chyba to powinno wyglądać. Już to też jest głupie, kurde, bo tu powinien być bardziej szybki zawodnik, co? A ja wystawiam tych szybszych na boki.
To może być zgubne dla mnie, proszę państwa. Ale dobra, to jeszcze pomyślimy. To jest głupie, żeby człowiek odpowiedzialny tutaj za przerywanie tych najbardziej ofensywnych akcji był najwolniejszym w całym tercecie obrońców. W całym trójkącie. No dobra. San Giuliano. Nasz debiut w Serie D. Naprawdę jestem zawiedziony, że nikogo z tych testowanych, poza tym środkowym obrońcą, który w zasadzie odmienił cały kształt naszego ustawienia, nie udało nam się sprowadzić. Ciekawe w ogóle, co ile mamy co tydzień mecze. Dobra, ej, to my możemy jakoś to pociągnąć. Mamy co tydzień mecze. Ci zawodnicy w ogóle nie będą zmęczeni. Tych zawodników sobie po prostu... przetrzebimy gdzieś tam, wyrzucimy w pewnym momencie. Czy ja mam czterech zawodników na zgrupowaniu podczas tego meczu? Mam nadzieję, że nie. Ale by były jajca. Cześć Piotrek. Ej, ale by były jajca, jakby mi czterech pojechało na zgrupowanie. I cały plan. Jak zwykle, nie? No zobaczymy. No ale troszkę mi szkoda. Troszkę mi szkoda, powiem szanownemu państwu, tutaj zgromadzonemu. Newcastle. Kurde, kiedyś to się prowadziło drużyny. West Ham. Słabiutko. No dobra. A wrzuciłbym okiem w ogóle, tak jak już tu jestem, tak z czystej tęsknoty za tym, co się wydarzyło w oknie w FM-owym w Ekstraklasie. Ben Lederman do Cremonese. Bogdan Racovitan do Sampdorii. Widzę, że Raków tutaj nieźle. Bartosz Nowak do Parmy. I to tyle z tych transferów. No to widzę, że Ekstraklasa się wzmocniła w cholerę. Ribeiro co? Ribeiro jest wypożyczony? To już można. Ribeiro do Vitória Guimarães został wypożyczony. Spoko. Taka Legia na przykład nikogo nie ściągnęła w tym oknie FM-owym. Dziwne. W jakiej formie krzesło? Kurde, w takiej formie, że to jest, no, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. No właśnie, ciekawe, czy Polacy awansowali do europejskich pucharów w ogóle. No. Kurde, dawno w FMA nie grałem, to mnie ciekawią takie najbardziej podstawowe rzeczy, nie? Iszak tu 4 gole, albo to 7 meczów już. Legia nie awansowała, odpadła z Hearts. To jeszcze był pucharowiczem Lech. Nie awansował, nie? Po meczu z Duńczykami. A no tak, to druga runda. No, nieźle poszły te puchary. Kto jeszcze grał w pucharach? Raków. Logiczne. Raków w Lidze Europy, proszę bardzo. Jak w rzeczywistości ze Shamrock Rovers. Baraż o Europa League, a wcześniej odpadli z Kopenhagą. What the fuck? Ta gra jest realna. Kto był czwartym pucharowiczem? Ogoń? Tak, no. Ja to mam pamięć. Sabah odpadli. Z Azerbejdżanu. Przecież to nawet nie jest w Europie, wy z nimi odpadliście. Trzecia runda konferencji. No cóż. No cóż. Ktoś mówił wcześniej swoją drogą, że mam sporą konkurencję dzisiaj na streamie, bo trwa na kanale Zero debata na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Muszę się z wami podzielić moją osobistą sugestią, że bardzo podoba mi się w ogóle ten kanał, nie? Jakby dzisiaj od 7 rano oglądałem, puściłem sobie, no, co tu robić.
puściłem sobie gdzieś tam w tle ten poranek. Mega, mega taki przyjemny, jakaś tam prasówka, jakieś parę razy nawet było zaśmiane i ogólnie tak generalnie czuć, że... A to zaraz może do tego dojdę, ale... Mega jakoś przyjemnie się czuję, jak widzę, że zostało coś nowego, interesującego, wypuszczonego choćby po miniaturce, nie? Nie mówię o tam jakichś tam książkowych sprawach, czy tam filmowych i tak dalej, ale są takie tematy, takie postacie, które tam wylądowały, że jakby no dla mnie sztos i myślę, że tam będę wracał. Nie znajdujesz pół ciekawej rzeczy i osoby tam? Jesteś strasznie wymagającym człowiekiem w takim razie. Ej, dobra, drodzy państwo, bo już półtorej godzinki tu prawie z wami siedzę, idę ten siku i jakieś picie sobie przenieść, bo już się chce. Także pozwólcie, ja tylko nie to. I zaraz przejdę za dwu.
Dobra, wróciłem, jestem. Co tam, panie? Trzeba kliknąć, o. Ale mi nie działa, kurde, ten czat na telefonie. Nie rozumiem, muszę tego laptopa. Próbowałem sobie laptopa podpiąć jako drugi monitor. Nie wiem czemu, nie kupię sobie po prostu drugiego monitora, ale mam laptopa totalnie nieużywanego. I podpiąłem go kablem, spiąłem dwa kompy kablem HDMI. I kompletnie nie wiem jak ogarnąć to, żeby jakby laptop zaczął pełnić rolę drugiego monitora dla komputera. Słyszałem, że to jest totalnie... Nie przekazałem kolejnych obowiązków. Myślałem, że to jest oczywiste. Dobra. No ale o to chodzi, że nie trzeba jakby na tym kanale oglądać wszystkiego tak naprawdę. No ale uważam, że jest tam kilka interesujących rzeczy i generalnie zauważam... Boże, jak mi się nie chce tych prowadzić. Zauważam taki potencjał. Dobra. Zauważam taki potencjał, że to jest takie, w ogóle stworzyło się środowisko jakby wcześniej ograniczone, a teraz absolutnie nieograniczone czymkolwiek. Mówię to pod tym kątem, że można na tym kanale zrobić cokolwiek, na jakikolwiek temat i jest stały jakby taki potencjał, nieograniczony potencjał do rozwoju, nie? Że nie jest tak, że to jest kanał o tematyce jakiejś sportowej i tak dalej, bo broń Boże nie jest, nim nie jest, ale jakikolwiek pomysł komukolwiek z kreatywnych ludzi nie wpadłby do głowy, to jest do zrealizowania w takim środowisku, nie? I to jest moim zdaniem największy plus takiej inicjatywy. No, ale czemu od razu jakaś spina? No, przecież wyraziłem swoje zdanie tylko. Dobra, na szczęście ci ludzie, którzy powędrowali na zgrupowanie reprezentacji, już są tutaj z nami. Już widzę, że mamy pierwsze problemy z tym, z zawodnikiem U20 na boisku. Mam nadzieję, że jak zdejmę na przykład takiego gościa, to się wyrówna. Dobra, to działa. Nie działa to. No nie rozumiem tego. Nie rozumiem tych zasad. Na boisku musi być czterech zawodników U20. Jeśli w składzie meczowym nie może znaleźć się minimalna liczba zawodników, należy pozostawić odpowiednią liczbę wolnych miejsc na ławce rezerwowych. No i zrzuciłem jednego zawodnika z ławki rezerwowych. No i co teraz? Muszę... No już to robiłem przecież kolejnego. Brandosami. No dobra, to rzucę jeszcze takiego i co? No i dalej. Ja tego nie rozumiem trochę. U20. Czyli albo Gramellini, albo Carlini, albo Gerboni. No dobra, od biedy tego Gerboniego, ale... Ja pierdykam. No przecież Gerboni jest U20. W składzie meczowym. A może chodzi o skład meczowy, czyli że ci z ławki rezerwowych też się liczą. Na przykład takiego Szaraka bym tutaj wrzucił. Kurde, taka potęga na ławce rezerwowych, że nie wiadomo z kogo zrezygnować. No za tego? No nie o to chodzi. Ja tego nie rozumiem. W takim razie. Norbert, ratuj.
Czterech zawodników U20. No to dobra. Czym w wyjściowym składzie? Na boisku musi się znajdować, tak. No to jest raz, dwa, trzy. I nie mamy teoretycznie czterech zawodników U18 mamy, bo jest nim Gerboni. U19 mamy, jest nim Berlotti, Onofri. A, i teraz chyba musimy wstawić jeszcze jednego U19, typu kogoś pokroju Gramelliniego. Ja nie mogę. No nie rozumiem tego. Nie rozumiem tych przepisów. Aha, bo zdjąłem Bertolottiego, który też ma tą rolę. Dobra. Dobra, 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 dobra. Jeszcze jednego U19 w którymkolwiek miejscu potrzebujemy. Gramellini. No to jest lipa. Jak wpuszczę Benvenutiego na lewą stronę, to zdejmę Gerbottiego. Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Ale też dziwne jest to, że jak zwolnię miejsce na ławce rezerwowych, to ten przepis nie znika. Lotca na atak. Ale właśnie chyba chodzi o to, że ja potrzebuję... No to nie wiem w końcu, o co chodzi. Czy Lotca był U19 też? Nie wiem. Może zanim mnie stąd wydupczą, to... Może zanim mnie stąd wydupczą, to się nauczę. Na przyszłość. Dobra, tutaj... bez sensu. No nic. No, trzeba będzie takiego viewa zrobić, Norbert, no to prawda. No dobra, gramy pierwszą kolejkę ligową, proszę państwa, w Serie D. Bardzo fajne, korzystam z bardzo fajnego dodatku, który poprawia jakość wizualną, przynajmniej murawy, jaką oglądamy w meczach i naprawdę wygląda to mega, mega spoko. Naprawdę wygląda. No dobra. No ale na przykład dla porównania, jaki byście wskazali kanał taki do oglądania, żeby sobie puścić na chillu, gdzieś tam do roboty jakiejś, coś robicie w pracy na przykład. I dwie godzinki sobie puścić czegoś luźnego do odsłuchania w tle. Dobra. Myślałem, że to jest ten najgorszy wykonawca rzutów karnych w tej lidze, ale to jednak nie on. No ale mamy, dobra, Arlottiego. Mamy tego naszego bardziej dynamicznego gościa, tylko że ten, kurde, team nastawiony na kontrę polega na tym, że... Jako jedyny osamotniony Arlotti będzie w tej kontrze uczestniczył zazwyczaj. Ale przyjrzymy się temu. Jakieś lagi, kurde. No tu jest spalony Arlottiego, niestety. A byłaby brameczka. Wyrwał za szybko. Ale instynkt jest, nos jest. No dobra. 6 niecelnych strzałów, 3 celne. No jak na pierwsze mecze z drużyną, która była przed tym sezonem na, no tak, na drugim miejscu 2,5 po spadku z Serie C tuż. Nie wygląda to najlepiej. Taki remis na pewno można by brać w ciemno. Ale no mnie niepokoją przede wszystkim te role tutaj, żeby kurde ten nękający nie grał z odgrywającym. Nic, no nic, trzeba się przyjrzeć kilku pierwszym spotkaniom. Psychologicznych podcastów. Muzyki, ja w ogóle na przykład muzyki nie słucham absolutnie, nie? Nie wiem, może jestem dziwny, ale... No nie... Nie chce mi się tracić czasu, wolę sobie jakiś program gdzieś puścić właśnie na YouTubie albo coś i...
i kogoś posłuchać zamiast muzyki. No dobra. Picardo. Nie wiem, czemu mi się skojarzyło z Danielem Ricardo z Red Bulla i z sytuacją, może jest to jakiś fan Formuły 1, z sytuacją, która czeka Red Bulla w piątek bodajże, w związku z potencjalnym odejściem Christiana Hornera z roli czołowej postaci w tym teamie. To jest tak, mamy jednego dobrego zawodnika na krzyż. A nie wiem, Szymon jeszcze. Dobra, wpadło. Leon Gerboni. Gerboni to chyba będzie po włosku. Po jakimś farfocelu w polu karnym, po rzucie rożnym. No ale jest powrót do stanu. Kurde, jak na mecz wyjazdowy. No i to będzie... O Jezus Maria. On w ogóle to nie był rykoszet. On po prostu nie trafił w tą piłkę, ty. A czy ja mogę na przykład zmienić... No nie tak, że robię to przez to pudło, ale nie mogę. Kurwa, jakie to będą tarapaty. Ja muszę mieć ciągle tych młodzieżowców na boisku. Czyli mam... O Jezus. Kilka pozycji mam tak naprawdę... zablokowanych przez te idiotyczne przepisy, no. Jezus. Jakbym zrobił tak? No dobra. A co sądzę o przejściu Hamiltona? Ja podejrzewałem, że kiedyś na pewno tak się stanie, ponieważ już pamiętam wywiady Lewisa Hamiltona sprzed kilku lat, kiedy mówił, że... jaki jest twój ulubiony samochód, czy marka samochodów? Mówił, że Ferrari, nie? I że marzeniem każdego kierowcy, również i moim, byłoby, żeby znaleźć się kiedyś w Ferrari, nie? W stajni, z Maranello, jak to komentatorzy sobie uwielbiają ten wspominać. I nie jestem specjalnie zdziwiony z tego i uważam, że to jest fajne dla formuły, bo nie spodziewam się jakichś wielkich przetasowań w tym nadchodzącym sezonie. Uważam wręcz, że no to będzie po prostu taki okres przejściowy aż do tej silnikowej rewolucji. No i to będzie taki jeden z punktów, dla których warto będzie na tą formułę spojrzeć, nie? Tak z perspektywy takiego niedzielnego kibica, bo ja na przykład nie opuściłem wyścigu Formuły 1 bodajże od 2008 roku. Obejrzałem wszystkie. Nawet jeżeli kiedyś nie byłem w stanie obejrzeć, bo leciał na przykład o 6 rano w Australii, a to były jeszcze czasy, kiedy wstawałem na przykład o 11, teraz bym obejrzał. To później nie potrafiłem cały dzień nie wchodzić na Twittera, na Facebooka, na nic, żeby nie zaspoilerować sobie wyścigu i obejrzeć go po prostu z odtworzenia, nie? Dobra, ej, dobra robota, naprawdę. Z wicefaworytem tej ligi, o ile jest takie słowo, remisujemy w pierwszej kolejce włoskiej Serie D. Z włoskiej Serie D, aż mi osiągnięcia wpadły na Steamie. No to też jest bardzo ciekawa kwestia, na kogo Mercedes postawi w 2025 i nie wiem czemu, a czemu to będzie Lando Norris. Z McLarena. Znaczy nie, no teraz się wygłupiam, śmieję, nie, ale no... Jakoś tak czuję w kościach. Duet Brytyjczyków. Benvenuti najmłodszym zawodnikiem w historii, co ciekawe. Mimo takich, kurde, obostrzeń w związku z tym U20, U19, to jest, kurde... Tu mamy bardzo duży problem, powiem wam. Mamy bardzo duży problem. Ja bym musiał się zainteresować w ogóle zasadami... Nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. Zasadami...
transferowymi. Czy rejestracyjnymi. Od 1 do 15 września, niedługo, tylko piłkarze z tej samej ligi niższych lig. Moglibyśmy teoretycznie jeszcze jakiegoś młodzieżowca sprowadzić, ale weź znajdź wolnego młodzieżowca. Później od grudnia dopiero się zaczyna takie okno. Od 1 lipca do 1 lutego ograniczone okienko transferowe, tylko transfery zagraniczne. Czyli co, my teoretycznie mamy cały rok na transfery? Nie rozumiem tego. Tylko wolne transfery od pierwszego, no to te wolne transfery możemy cały czas przeprowadzać, kurde. Ale no nie znajdziemy młodego zawodnika, który byłby odpowiedniej jakości i miał do 19 lat i był wolnym zawodnikiem, nie? Niestety. Czekaj. To jest kontraktu, tego szukam. A może Max Verstappen? A też kiedyś widziałem. A to musi być bardzo ciekawy temat, bo kiedyś też widziałem takie newsy pokroju Hamiltona w Ferrari, co się ostatecznie sprawdziło, że Mercedes najbardziej na świecie, czego by chciał, to sprowadzenia Maxa Verstappena do siebie. I teraz połączcie sobie fakty, na przykład odejście Christiana Hornera i być może, nie daj Bóg, dla Red Bulla Adriana Newey'a z roli... No... Mam tu napastnika w ogóle. Z roli inżyniera tego od aerodynamiki, tam w ogóle budowy samochodu. I no i tu się rodzi ciekawy temat. Przy czym też teraz te informacje w związku z Christianem Hornerem w Red Bullu gdzieś tam wypływają takie, że środowisko Maxa Verstappena jest wręcz za tym, żeby Christian Horner opuścił Red Bulla. Więc raczej chyba to nie będzie przeważający argument za tym, żeby Verstappen odszedł, właśnie to odejście Hornera. No. Nie, myślę, że do Mercedesa nie powędruje żaden z jakichś juniorów z F2. Alonso też wykluczam, bo to... Nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. Liderem na pewno musi być Russell teraz, bo to już w poprzednim sezonie nie było wiadome, kto takim liderem jest. Ciekawy, ja to jestem ciekawy mega, czy byłbym w stanie znaleźć jakiegokolwiek gościa z wolnego transferu, który kiedykolwiek wystąpił w reprezentacji młodzieżowej. No nie liczyłem tu na Włocha, ale jest na przykład Marc Lacatosz. Ciekawe, czy tacy zawodnicy wliczają się w ten limit. Czy to muszą być włoscy? Nie, to nie muszą być chyba włoscy. No nic przynajmniej wprost tutaj nie jest napisane. To chyba musimy w takim razie, kurde, zaprosić wszystkich ludzi na testy. Ej, jest nawet obywatel San Marino. To na pewno będzie świetny piłkarz. Myślę, że jakbym kilka razy kopnął w piłkę w życiu, nie żebym nie kopał, to też bym mógł zagrać w młodzieżowej reprezentacji San Marino. Kurde, tu jaki kozak. A, bo to bramkarz. No i zobaczcie. Wszyscy chętni. No nic, trzeba dostosować się do sytuacji. Nie jest źle. Mamy pierwszy remis na koncie. Kurde, już myślałem, że to jakiś będzie dobry piłkarz, a to jest ten bramkarz. Johan Tade. Czy on by się liczył do czegokolwiek?
Wątpię. Ja jego już chyba na testach miałem, tego gościa. Siema Kamil, a nie pomyślałem nawet, żeby wrzucić info na Facebooka, przepraszam. Spieszyłem. No, pensja na pewno się dużo zwolni po odejściu Hamiltona, to prawda. Ale pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to był właśnie Lando Norris. Taka po prostu pierwsza, że jest wolne miejsce w Mercedesie i to jest on, nie? Ale to totalnie nie poparte żadnymi faktami, nie? Czy ten zawodnik będzie się liczył do jakichkolwiek przepisów? Urodzony 19 stycznia 2004. Co najmniej trzech zawodników urodzonych po 1 stycznia. Do tego na pewno przepisy by się wpisywał U19, taki Tade. Kurde, no to... Chociaż on nie jest ani skoczny, ani... Nie wiem, jak on by mi się z tym moim Arlottim zgrywał, ten gość. Chciałby być ważnym w ogóle gościem, zawodnikiem. 18 tysięcy. A 11 i... Odejście w razie spadku za darmo. Kurde, jak to odejście po spadku działa... Dobra. W jaki jeszcze sposób można by znaleźć takich gówniarzy, że tak powiem, poza występami juniorskimi w reprezentacji? Występy międzynarodowe. A co rozumiemy w ogóle przez występy międzynarodowe, że tak zapytam? Weźmy sobie jednego dla testu. Trzeba zrobić przebudowę Mercedesa, ale w F1 menadżerze. Tylko to mi nie pójdzie na moim kompie, kurde. O, Artur wszechwiedzący wie, kim jest chłop, którego, ten ogór, którego sprawdziłem na testy przed chwilą, ten Estończyk. Okej. Na przeczekanie, no nie wiem, czy jest sens brania, nie ma sensu brania na przeczekanie raczej zawodnika do Mercedesa. Zresztą jest koleś, który może z nimi współpracować przy budowie samochodu na nowy sezon. To już myślę, że w tym kierunku będą bardziej patrzeć. Kurde, nie jest dobry ten zawodnik. Aha, bo mam występy międzynarodowe 0, dobra. Zrozumiałem swój błąd. Weźmy zatem Libijczyka na tygodniowe testy. A ja myślę, ile tam piłkarzy, kurde. Abdulmalek El Jalaini. Okej. Okay. Estoński futbol interesuje. No to ty tam słyszałem, że biegasz przez Estonię, jak wracasz z Syberii. Wszystko wiem. Ej, jest ten asystent gotów do zatrudnienia. No i teraz jest problem, bo... Ej, nie zeszło mi nic z budżetu, ale jajca. Wiecie, czego nie zrobiłem? Zatrudnili mi gościa. Nie no, zmieniłem obowiązki. Co to jest za koleś? Asystent zespołu U20? Kto to kumba? Czemu ktoś mi zatrudnił? O Boże, tu nie było ustawione. Oj, w momencie, kiedy tak potrzebujemy pieniędzy i w ogóle wszystkiego. Za 12 tysięcy euro klub zatrudnia jakiegoś Alessandro. No nie wierzę w to. Ale nie zeszło mi z tego budżetu.
Czy zeszło? Zeszło. Nie, nie zeszło. Ile ja miałem pieniędzy? 12 miałem. Jeżeli mi zeszło z tego budżetu, to... Mateo, kampania. Jeżeli mi zeszło z tego budżetu, to jesteśmy... Ten koleś ma klub. Kurde, jakby tu wynaleźć jednego chociaż młodzieżowca, który nadawałby się do gry w naszym pierwszym składzie, to jest, kurde, pytanie wieczoru. To jest pytanie wieczoru. Myślę. Jest czterech gości, którzy mają jedną bramkę w karierze. No to warci uwagi już są. Bardziej rocznik. A, 2003. Ja szukam 2004, panie. Klement Leszaj. 2004. Kojarzę w ogóle nazwisko, ale to raczej... poważnego. Nie, to spoko, nie pamiętałem. Jeszcze pamiętasz, jak czekałem na ten komputer, kiedy zamawiałem? No, ten komputer już ma, kurde, z 6 lat, powiem ci. Chociaż teraz, odkąd zrobiłem taki totalny reset, nie? Tak dbam o niego ten, to śmiga. Nowego Windowsa zainstalowałem, wszystko jest... wszystko gra. Jak się dba, to jest git, nie? Jak się dba, to można żyć. Więc musiałbym po prostu spróbować, może jakieś demo sobie ściągnę albo coś. Musa Tal. 182 cm to nie taki tal do końca. Środkowy obrońca kolejny. To jest coś, czego na pewno mi brakuje. Ale jestem bardzo ciekawy, czy on by się liczył do tego skrzydłowy. On by się liczył do tego limitu. No nic, niech pobędą sobie u nas na testach troszkę. A, to jest ten Johan Tade. Jak jego ściągniemy, to już nikogo nie ściągniemy. I to jest teraz pytanie. Czy my potrzebujemy napastnika? No bo tak, Dieste jest stary, ale Lotza jest z kolei... 2003. Ten jest 2004. Tylko jak on mi się... Ale on jest nieskoczny. On się będzie trochę pokrywał z tym Arlottim. Jak ja ich ustawię? Obaj są nieskoczni. Bez żadnego gościa, który potrafi grać głową w... Nie no, to jest chyba głupi pomysł trochę, nie? Żeby mieć dwóch mobilnych napastników i nikogo dookoła. Simone Pafundi. To by się czat nie odświeża, zarąbiście. Dobra apka. Nie jest, 170 tysięcy zarabia. No starszego sprzedaj, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że oni są dość podobni z Arlottim. Dwóch takich samych napastników. Wolałbym mieć dwóch. Loszej był w Krakowi, ale nie ten. A on to może stąd nazwisko ten. Darnell Eric Bile. Nie mam takiego. Hmm.
Wiecie co, na razie opóźnię, najwyżej poproszę o potwierdzenie. Wejdziemy sobie jeszcze tu. Mogę tylko wolne przeprowadzać, nie? Tylko wolne. Występy w karierze, czy to się będzie liczyło jako występy seniorskie? Chyba tak. Okej. Mogę sobie zbiorczo ich ten zaprosić na testy. No nic, no szukam po prostu wszelkich możliwych rozwiązań na znalezienie chociaż tego jednego, dwóch młodzieżowców, nie? Najchętniej to Włocha, żeby mieć pewność, że tu się kończy okno transferowe, ale nie dotyczy ono wolnych transferów. Ciężkie życie w czwartej lidze. Niestety. No dobre, dobre. Alfred Owusu, Nicola Scottu, Del Carlo, Tommaso Betancourt, ci najlepsi to zawsze to są bramkarze. Marco Rotuno, bo jaki odbiór piłki. Się szukuje jakiś dobry defensywny, myślę, że to defensywny pomocnik będzie, a to prawy obrońca, którego nie mam. I Abdulaye Gning, lewy obrońca, też którego nie mam. Kurde, może z tej mąki będzie chleb. Powiem wam. Może to będzie nasz sposób na... Nie chcę mówić już, że uratowanie sezonu, bo... Kurde, chyba trochę za wcześnie. Ale weźmiemy sobie jeszcze kilku. Po tych występach. No... Kilkunastu. Fajnie, że są Włosi. Dobra. Ale będę miał bajzel zaraz tutaj w drużynie, coś czuję. Już obadam tych. Ale myślę, że to ciężko będzie wam trafić akurat w Tadeo Moreira. A, bo to są ludzie, którzy nie mają... No właśnie. Luca Gilarducci. Nie ma. Nie, to tak to w ten sposób to tego nie zrobimy. Wątpię. No. Ale dzięki zachęci. Popatrzę na razie po gwiazdkach. Znowu bramkarz, kurde, najlepszy. To chyba niedobrze świadczy o naszych bramkarzach, powiem wam. Gizoni. Fajnie by było, żeby dość szybko ci piłkarze, żebyśmy zyskali wiedzę. Na razie, Norberciku. Dzięki, do zobaczenia. Hej, hej. No i wiem, że Owusu był dobry, no był dobry. Tylko Owusu to będzie jedyny, którego zatrudnię, bo już więcej budżetu mieć nie będę. Bardziej liczyłem na jakichś młodzieżowców za trzy koła, żeby móc ich na przykład ściągnąć ze trzech właśnie, nie?
A tak, jak ściągnę tego jednego owusu, to jest już koniec. To jest koniec naszych ruchów transferowych tak naprawdę, nie? Nie wiem, czy to mi się do końca podoba. Cholera. Gramy z Ravenną, czyli kolejną drużyną raczej z topu czwartej ligi. Wśród tych testowanych Johan Tade jest najwyżej. No i Owusu jest tu. Środkowy pomocnik. Mam trzech środkowych pomocników, ale kurde, oni są spoko. Wstrzymamy się chyba jeszcze z tą decyzją chwilę. Ale w końcu jakąś trzeba będzie podjąć. Onica wygrała z PSG. Okej. Nic, no będzie to ciekawe. Najbardziej marzy mi się właśnie zatrudnienie z trzech takich młodzieżowców, żeby dotrwać po prostu do stycznia. W styczniu myślę, że już powinniśmy być w stanie zarobić jakiekolwiek pieniądze z tych bardzo niepotrzebnych piłkarzy i przede wszystkim wyrobić sobie opinię na temat tych, na których warto patrzeć w ogóle, nie? Ravenna na miejscu trzecim, kurde, przed chwilą z drugim, teraz z trzecim, ja pierdzielę. No ale dobra, no nawet się sprawdziło to nasze założenie z poprzedniego meczu. Tutaj nikogo nie potrzebuję, tylko problem jest taki, że Arlotti naprawdę zagrał bardzo słabo w tamtym spotkaniu. Nie wiem, czy ta rola odgrywającego na wsparciu mocno się sprawdza przy tym niby mobilnym Arlotti. Dodamy sobie miękkie dośrodkowania i podanie na wolne pole. Nie zmieniając nic, przejdziemy do tego spotkania po prostu. Tak, tak myślę. No to po meczu to mogę zrobić, Gabriel. No dobra. Ej, pierwsze spotkanie naprawdę, przynajmniej w lidze, było udane. Z niego byłem mega zadowolony, nie? Ej, tu są kibice w ogóle na trybunach i ja pierdzielę. I to jest na naszym stadionie przecież, nie? Miałem sprawdzić frekwencję z tamtego spotkania, teraz sobie przypomniałem. Zaraz to zrobię może. Wtedy mecz na wyjeździe z wiceliderem. Teoretycznym. Stawimy sobie tu frekwencję. Który to był mecz? Ten z Pucharem Włoch. Co był jeden kibic? Widzieliśmy jednego kibica na trybunach, a tu ściemniają, że było 57. Chyba razem z piłkarzami i sztabami szkoleniowymi. Trzeba ustawić jeszcze na tych, żeby wykorzystać tę trójkę obrońców, te stałe fragmenty, cholera. Dwa razy o tym myślałem, zapomniałem. Ole, teraz interwencja golkipera gości, cholera. No ale mimo wszystko tych trzech obrońców tu będzie. No nic, pomalutku, powolutku. Ale w końcu poczuję. Poczuję to, że... Albo poczuję to, że będę zwolniony, albo poczuję to, że kurde, to ma sens, nie? Że ogarniemy ten burdel. Na razie robię wszystko, żeby to ogarnąć. O czym niech świadczy to te starania o tych młodzieżowców, nie? O odpowiedniej jakości. Po prostu wiemy, że jest źle, ale... Wiemy też... że może być dobrze, tak jak jest dobrze teraz, bo po stałym fragmencie gry strzelamy pierwszego gola Ravennie. 1-0. Tylko, że no wtedy też było 1-0. Ale dobrze, jest przerwa. Jest bramka do szatni. Ile kibiców gości w ogóle z Ravenny przejechało i ja pierdzielę. Dobra.
Dobra. Okej. Okay. Jakbyśmy wygrali takie spotkanie, to ja pierniczę. I mamy taki fatalny terminarz na początku tego sezonu. Arlotti jest i rozpędza się nasz ten bardziej dynamiczny napastnik. Jest Sabba, ale kurde, rozwiązanie z dupy w tej sytuacji. Krótsze podania i podanie na wolne pole. Paradoksalnie. Ale to dotyczy jakby innych etapów gry. Oba polecenia. No zobaczmy. Zobaczmy, bo Ravenna pierwszy raz przed taką realną szansą na zbudowanie akcji. Tymczasowo powstrzymana przez Bertolottiego. Mamo, nie teraz ruszyła maszyna, no. No powiem ci, no nie wygląda to, tylko żeby bez paniki tutaj. Kurde, dociągnąć jakoś to do końca, nie? Wiemy, że jesteśmy chujowi, ale robimy wszystko, żeby przetrwać. I to z niebyle jakim teamem. Puścimy drugiego napastnika. Dieste. Nie wpuścimy, bo chyba nie mamy młodzieżowców. Och, chciałbym, mam jedno takie określenie na tą ligę. Kto zasiada w zarządzie tej ligi, ale by mi zbanowali kanał. Możecie się tylko domyślać. Wpuścimy tego Queiroza, bo to przecież też jest zawodnik, który powinien się na boisku jak najczęściej znajdować. Plus Lombardiego. I tego Dieste bym wpuścił, no ale nie wpuszczę, no bo nie da się. Zero celnych strzałów Ravenny dzisiaj. Trzeba się przyjrzeć temu, z jakiego powodu one były niecelne, z jakiego miejsca zostały oddawane i z jakiego powodu, z takiego, a nie innego, kto wykonuje tak dobrą robotę. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, to jest tylko jedno bramkowe prowadzenie. 82 minuta i Rossini broni. To już by było 1-1, jakbym został z tamtym bramkarzem, albo z 1-3. Jeszcze tylko te stałe fragmenty gry dopicować, wykorzystując fakt posiadania Haruny, Queiroza, Onforiego, De Santisa i tego obrońcy nowego. I proszę Państwa, po dwóch kolejkach Serie D, w których mierzyliśmy się z drugą i trzecią drużyną, teoretycznie najlepszą w tej lidze, mamy 4 punkty. Znowu powiadomienia ze Steama. Jest dobrze. Mamy to. Haruna. A pochwalmy występ. Dobra. Jesteśmy tacy biedni, że musimy się cieszyć ze wszystkiego i chwalić wszystkich. A ciekawe, jak sobie radzi Progresso, z którym odpadliśmy z pucharu. Nie radzi sobie. No tak, no. A walić ten puchar. Kogo obchodzi puchar Serie D? Ej, tak wygląda, kurde, kalendarz aktualny Serie D. I teraz gramy z Pistojeze i to będzie trudne spotkanie, bo oni są na fali, ewidentnie. Chociaż to, że grali z tym Progresem. Ale kurde, nie wygląda to najgorzej. Jakbym jeszcze naprawdę mega dużo optymizmu w moje serce, że tak powiem, wlałoby ściągnięcie 2-3 młodzieżowców, którzy spełnialiby mi zasady Ligi 4 włoskiej, plus jeszcze byliby o odpowiedniej jakości, żeby w tym składzie się znaleźć, nie? Tak myślę. Ale dobra, drodzy Państwo, ja Wam podziękuję za wszystko. Przede wszystkim za obecność, po drugie za wszystkie pozytywne oceny, które zostawiliście dzisiejszego wieczoru pod tym materiałem. Ja już tą grę sejwuję i powiem Wam, jak przed poprzednimi dwoma transmisjami nie byłem totalnie przekonany do tego, co tutaj zastanę, to zaczynam to czuć.
zaczynam czuć, że jesteśmy w dupie, ale że jest szansa, żeby z tego wyjść w jakikolwiek sposób. Mimo niepowodzeń w oknie transferowym, mimo niepowodzenia w pucharze, to tak czuję, że jest jakiś plan. Gdzieś tam z tyłu głowy potłuje się taki plan, nie żeby być najbardziej spektakularną drużyną, ale żeby być drużyną po prostu pragmatyczną, nie? To jest w ogóle najfajniejsze chyba w całej tej grze. Ale tak jak mówię, ja już wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Uciekam spać. Jutro 6 pobudka, więc fajnie by było jeszcze coś obejrzeć, może zjeść i do spania. Tak więc do zobaczenia, dziękuję bardzo. Czekajcie na zapowiedź streama na kanale, tak jak od wczoraj wisiała zapowiedź dzisiejszego. Pewnie się pojawi, nie wiem kiedy, ale zapowiedź kolejnego. Może jutro, może nie, zobaczymy. Nie będę obiecywał, bo to nigdy nie wiadomo. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Trzymajcie się. Czołem. Siemanko. Dobranoc.